Rozumiem, że pan dzisiaj z pełną odpowiedzialnością stawia tezę, że Morawiecki do wyborów nie dotrwa w funkcji premiera. Stawiam taką tezę, oczywiście. No nie, wszystko nie się jest, może zdarzyć, wiadomo. Wróżką, ale ponieważ to idzie w taką stronę, no jakbyśmy nawet wypreparowali tylko same fakty. Jest coraz gorzej, coraz gorzej sobie radzi. Wszystko, co obiecał od roku czy tam półtora roku, nic się nie sprawdziło. Zachód ma już nowego idola. W kontekście może fatalnym, bo wojna, ale Zachód zakochał się w społeczeństwie ukraińskim. Że to są świetni ludzie, pracowici, mówiący po angielsku, broniący Europy, to myślę, że nikt nie będzie płakał po Polakach. Jestem trochę przerażony, że ktoś taki jest naszym prezydentem, premierem, wszystkim, tak? jest na pierwszym miejscu. Dlatego, że Jarosław Kaczyński wszedł w taką fazę trochę nieobliczalności. Doktor Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego państwa, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. CBOS zrobił badania dotyczące poparcia dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego i samego Mateusza Morawieckiego. 46% respondentów zadeklarowało się jako przeciwnicy rządu, 56% jako przeciwnicy Mateusza Morawieckiego. To jest, o ile się nie mylę, najgorszy wynik gabinetu Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku. Zgadza się i to potwierdza to, że ponieważ to jest pracownia, sondażownia rządowa, a przynajmniej bardzo mocno związana i wyniki zawsze są jakoś pozytywne, że Mateusz Morawiecki, już mówiłem to miesiąc temu, czy 3 tygodnie temu, czy jeszcze 2 miesiące temu, jest już politycznym zombie, tylko jest potrzeba poczekania na czas, kiedy będzie można go strącić bezkarnie, chociaż bezkarnie to oczywiście wiadomo, że bezkarnie, ale w momencie, żeby się na coś przydało to, to znaczy coś jeszcze musi zawalić, coś się musi jeszcze wysypać, a przygotowany jest grunt pod tytułem, no ludzie cię nie lubią, nie ufają ci, no i jak się go strąci, no to będzie zmiana premiera na kogokolwiek, ale to musi być coś jeszcze bardziej ważnego. Natomiast na pewno nie jest to tak, że jakby chciano go bronić, to by ten sondaż nie był troszeczkę podrasowany, czy jakoś może opakowany inaczej. Tak, bo jednak o sondażu CBOS-u mówimy. Prawda? To no, wiadomo, że każdy się czepia do różnych sondaży i nie ma sprawy, ale wiem, jak CBOS to robi i to już Jacek Kurski zdradził. W związku z tym, jakby miał być broniony premier jak niepodległość, to by był broniony, a ponieważ został przekreślony we wszystkich miejscach poza jednym, ciągle jeszcze szef wioski uważa, że jeszcze się nada na coś, ale myślę, że jest po prostu przygotowywany. No dobrze, tylko pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość może sobie pozwolić w roku wyborczym na wymianę premiera, jak pan to powiedział przed chwilą, na kogokolwiek? No, czy w sensie, no, pamiętam, tak, na kogokolwiek. Ja mówię w sensie nasza Beata kochana, Mariusz, nasz obrońca naszych granic przy ognisku Szumiąknieje. Ławka wcale nie jest taka wąska jak na... No, na razie dwie osoby pan wymienił. No, trzy. Panią Beatę Szydło i pana Mariusza Błaszczaka. Tak, Mariusza. No ale może być pan Daniel Obajtek oczywiście jeszcze. Ukochany prezes Orlenu. Tak, ukochany dożywotni. Ukochany prezes Polaków. Prezes Polaków, dożywotni Orlen, dożywotnim Obajtkiem. Może być pani Witek. Ale podobno ostatnio została zrugana przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo tak się bardzo zapaliła do pomysłu zostania szefem rządu, ale on powiedział, droga Elu, nie jesteś gotowa na to stanowisko. No ale rano nie była, może wieczorem byłaby gotowa. To, zresztą z panią Szydło też tak było, że rano była obroniona, a wieczorem była już nieobroniona. Tutaj łaska pańska na Jarosławie Kaczyńskim jeździ, w związku z tym ja bym się nie przywiązywał. To jest partia zarządzana twardą ręką, czasami z pomysłem, czasami bez pomysłu, ale przecież nikt się nie wyrwie. I w roku wyborczym, jak pani też jak to powiedziała, co musiałoby się stać, żeby Kaczyński stracił wpływy w najważniejszych miejscach? No, nie może nic takiego stać. No dobrze, to kończąc już wątek poparcia, chociaż nie, jeszcze będzie jedna, no ale o samym Mateuszu Morawieckim. Rozumiem, że pan dzisiaj z pełną odpowiedzialnością stawia tezę, że Morawiecki do wyborów nie dotrwa w funkcji premiera. Stawiam taką tezę, oczywiście. Wszystko się może zdarzyć, wiadomo. Ale ponieważ to idzie w taką stronę, no jakbyśmy nawet wypreparowali tylko same fakty. Jest coraz gorzej, coraz gorzej sobie radzi. Wszystko, co obiecał od roku czy tam półtora roku, nic się nie sprawdziło. Przed nami jest zima, no cieplejsza, zimniejsza. Węgiel się nie pali. Orban się zbiesił. Nowa premier Włoch nie chciała z nim rozmawiać.
rozmawiać. No na każdym polu nie ma atutu, żeby przekonać pana prezesa. Mało tego, nowa premier Włoch, z którą, jak sądzę, intelektualnie, no, ideologicznie wiązano pewne nadzieje, postawiła wczoraj jednoznaczną deklarację, że Włochy zostają w bloku państw zachodnich pod każdym względem. No bo jeżeli ktoś nie jest dywersantem i sabotażystą, a nie korzysta z pieniędzy, które są do wzięcia na już, to znaczy, że jest niemądry. Delikatnie, to bardzo pan się nieładnie o Marku Suskim wyraża, dlatego że Marek Suski kilkanaście minut temu w tym studiu powiedział, że Unia chce nas zagłodzić i że to Unia Europejska celowo nie daje nam pieniędzy, które nam się należą. Marek Suski należy do tej mojej trójki ulubionych posłów PiSu, wybitnie intelektualnych, to jest ten trust mózgów. I oczywiście może wie coś więcej niż ja, no bo ja nie mam dostępu do danych tajnych. No a skoro Marek Suski powiedział, że chce zagłodzić, no to znaczy, że pewnie chce zagłodzić rzeczywiście. Tak. Dobrze, tylko teraz kończymy dworowanie sobie. A nie, ja zaczynałem. A zajmijmy się tym, czy Polaków uda się Prawu i Sprawiedliwości przekonać, że to jest wina Unii, że tych pieniędzy nie ma, że to jest wina Unii, że to jest wina Niemców, że to jest wina Unii, że to nie my, to oni. Jakąś część na pewno tak. Natomiast ponieważ widać, że po różnych pomysłach na ustawy, może o tym też porozmawiamy za chwilę. Porozmawiamy. Trochę kasują. O 10 na pewno nie skończymy dzisiaj. Które kasują jakieś pomysły, no, tak ewidentnie, czyli to betonowanie tych prezesów i tak dalej, to zaczyna mi trochę przypominać taki film Speed. Nie wiem, czy myślę, że nasi widzowie pamiętają. Keanu Reeves w autobusie z Sandrą Bullock. Tak. Kierownicę. I przerażeni pasażerowie w środku. Tak, i ma kierownicę, a nie ma nad tym kontroli. I prawdopodobnie prezes Kaczyński dokładnie do tego dąży, to znaczy postawi takie warunki, zamknie drzwi, odkręci klucze, wyłączy hamulec, wyrzuci wszystko i mówi, no proszę bardzo, nowy rząd niech sobie radzi. Ja już widzę tego Tuska za tą kierownicą, no i ale panowania nad tym nie ma. Trzeba byłoby znaleźć, gdzie jest klucz, gdzie jest coś, gdzie jest ładunek założony. To trochę tak zaczyna to wyglądać, że przestali się w ogóle zajmować wizerunkiem jako takim, bo co wypowiedź któregoś z posłów PiSu, chociażby wczoraj pana najważniejszego, powiedzmy po Jarosławie Kaczyńskim i po panu Terleckim, czyli szef Rady Programowej. Sobolewski? Tak jest, przepraszam. Krzysztof Sobolewski. Krzysztof Sobolewski, który nie wiedział, jak wytłumaczyć w ogóle tę ustawę. To znaczy, że maski spadły, nie przejmujemy się tymi, co są przeciwko nam. Będziemy utwardzać, ile się da, tych naszych, którzy też już się troszeczkę jednak orientują, że król jest nagi. No a król jeździ po Polsce i cieszy się coraz bardziej ze swoich wystąpień, bo widzę, że panu Jarosławowi to bardzo sprawia przyjemność. No coraz głośniej i częściej rechocze pan prezes. No właśnie, tylko z czego jeszcze, nie? Z transpłciowców na przykład. No właśnie i gdzieś każdy miał w rodzinie takiego dziadka, który opowiadał dowcipy o wojnie bolszewickiej, czy tam punickiej, czy jakiejś innej i śmiał się sam dowcipów. Mnie to już nie śmieszy. To znaczy, ja jestem trochę przerażony, że ktoś taki jest naszym prezydentem, premierem, wszystkim, tak? jest na pierwszym miejscu, dlatego że Jarosław Kaczyński wszedł taką fazę trochę nieobliczalności. My sobie możemy pośmiać się trochę, podworować, ale nie wiadomo, co mu na przykład przyjdzie do głowy, jak wstanie dzisiaj rano którąś nogą i powie, dobra, to może wprowadźmy do konstytucji, że Prawo i Sprawiedliwość jest, tak jak kiedyś Związek Radziecki, tak, czy partia, przewodnią siłą narodu. Bo te wszystkie pomysły, które się teraz dzieją, one są po pierwsze kuriozalne, po drugie, przecież to nie jest do utrzymania. Każdy następny rząd może zmienić ustawą coś jeszcze innego. Natomiast rozdawnictwo pieniędzy jest na wielką skalę. No, zwiększenie budżetu kancelarii premiera, jakieś niewyobrażalne pieniądze i rozdawanie tych pieniędzy pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość szykuje się na przeczekanie w opozycji, na dobrych warunkach. Tak pan sądzi, że
odda władzę po to, żeby objąć ją na przykład po 2 latach, kiedy kolejny rząd nie będzie w stanie takiej Machiavelli tu nie ma, w sensie, że my specjalnie oddamy władzę, bo raczej będzie walka... Tylko nie chcemy teraz walczyć, tak, co się dzieje. Tak, będzie walka na śmierć i życie, bo tutaj każde oddanie władzy, nawet na rok, powoduje, że można już nie wrócić do tej władzy. Natomiast nie stoi nic na przeszkodzie, żeby sobie zabezpieczyć portale własne, gazety, dzienniki, coś tam jeszcze, gdzie będzie można to kontrolować. I to ewidentnie jest. No, przepływ pieniądza jest tak duży, że no, skoro budżet jest pokazywany 60 tam ileś, a fachowcy mówią, że jest raczej 260 ileś, no to znaczy, że coś jest nie tak. Mhm. To teraz słów kilka o naszej sądzie, bo tutaj nasi widzowie grają pierwsze skrzypce i oni oddali głosy no, w na razie imponującej liczbie ponad 1400 osób, głosów, więc to jest dość miarodajne. Pytanie brzmi, jak oceniasz działalność rządu w walce z kryzysem inflacyjnym i energetycznym? To też w kontekście tego braku poparcia dla rządu. No i tutaj fatalnie brak słów, to jest aż 63%, źle 24%, czyli w sumie 87%. Bardzo dobrze 7%, jest nieźle, ale mogłoby być lepiej 6%. Czy właśnie kryzys energetyczny i kryzys inflacyjny to jest to, co będzie gwoździem do politycznej trumny, idąc już taką retoryką Zbigniewa Ziobry kiedyś, Prawa i Sprawiedliwości? Trudno powiedzieć co, bo to nigdy nie wiadomo właśnie. Mhm. Każda partia rządząca się dziwi, że jakiś jeden element, ten przysłowiowy motylek czy koliber, który tam jest. Mhm. Natomiast widać, że wyczerpała się tolerancja Polaków na jawne i bezczelne kłamstwa premiera. Bo to widać ewidentnie, że premier wychodzi i opowiada jakieś tam sytuacje. Opowiada o kraju, który nie istnieje. No, znaczy nawet węgiel za nim wożą. Ostatnio była taka sytuacja, że miał konferencję prasową na tle hałd węgla, po czym odjechał premier i ten węgiel był odbierany i jechał gdzieś dalej. No to teraz sobie też zwróćmy uwagę na to, co się dzieje. I to są ci akurat wyborcy właśnie PiS-u, którzy pamiętają PRL, pamiętają jak malowano trawę dla Gierka. Na zielono, żeby nie było. Tak, i przywożono do zagrody świniaki, krowy, do rolnika, żeby pokazać wzorcowe gospodarstwa. Później zabierano z powrotem to. A ci młodsi nie wiedzą w ogóle, o co chodzi. To znaczy patrzą na tych dziadersów. Ja się uważam, że ja jestem dziadersem, w związku z tym się nikt nie gniewa. Patrzą na człowieka, który jest odklejony kompletnie od rzeczywistości, bo już nie sposób uwierzyć, że Jarosław Kaczyński gra to. On po prostu co wyjazd jest coraz bardziej uchachany, ubawiony, dostaje prezenty, dostaje pytania dziwne i młodzi ludzie mówią, chwileczkę, ale kto to jest? Kim są ci ludzie? Właśnie ten Marek Suski, ten pan Sasin, jakaś pani Moskwa. Oni opowiadają jakieś historie, które w ogóle nie przystają do rzeczywistości. To nawet jakbym w Matrixie łyknął czerwoną i niebieską tabletkę. Naraz, to i tak bym nie uwierzył w to, co oni mówią, bo stracili wiarygodność. No dobrze, tylko ci młodzi ludzie patrzą, dziwią się, nie wiedzą, o co chodzi. Tylko pytanie, czy pójdą do wyborów? Pójdą. Pytanie, czy zdają sobie sprawę, co na przykład prowadzi, czy niesie ze sobą znalezienie się na peryferiach, czy w ogóle ewentualny konflikt i wyjście z Unii Europejskiej. Ja jestem przekonany jakoś dziwnie, że właśnie to jest ten moment. Ale myślę, że 18-latek, 20-latek, 21-latek, który się urodził właściwie już, kiedy nie trzeba było się o nic starać w kontekście wyjazdów, paszportów, wiz, pracy za granicą, uczelni, Erasmusów, programów. Ale jest pan Czarnek. Myśli pan, że młodzi ludzie zdają sobie sprawę z tego, że tego może zabraknąć po prostu? Myślę, że sobie doskonale zdają z tego sprawę. Nie mówię, że wszyscy, nie mówię, że 18-latkowie, ale nawis jest taki. 50% poszło do głosowania Polaków, około, tak? No to te 50% to nie są tylko 18-latkowie, 20-latkowie. To są jeszcze ci 30-latkowie, którzy mówili PiS i PO to jest to samo. No okazało się, że nie jest to samo. Bo jeżeli nawet ktoś w ogóle do polityki ma negatywny stosunek, to tutaj ma taką czystą patologię wypreparowaną w laboratorium, tylko my jesteśmy królikami. No i jeżeli my będziemy tymi królikami w tym eksperymencie, no to tak, uszy już nam obcięli, ogon nam podpalili, to teraz jeszcze nam futerko rozprują z przodu i wyciągną nam wątrobę, flaczki, coś tam jeszcze. Jak długo można wytrzymać? A przebija się coraz bardziej to, zresztą widać, jak jeździ Tusk na spotkania różne. Bo to jest fajny barometr, jak mówił, nie wiem, pół roku temu, jaki był oddźwięk, jak jest teraz.
Wewnętrzny. Widzi pan różnicę? Kolosalną różnicę widzę. Czym ona polega? Polega na tym, że coraz więcej ludzi przychodzi, to po pierwsze. Po drugie, coraz więcej ludzi reaguje na jego słowa, a on mówi to samo. On ma talent, ja się zgadzam z tym. On się wyuczył, potrafi to robić, potrafi rozmawiać z ludźmi, potrafi ich słuchać. Chociażby na kontraście do pana prezesa Kaczyńskiego, gdzie tam przychodzą różni ludzie i nawet mu zarzucają różne rzeczy, to ten oddźwięk jest zupełnie inny, bo to trzeba posłuchać, co się dzieje wewnętrznie. Dobrze, dobrze, panie doktorze, tylko Donald Tusk Donaldem Tuskiem, ale Donald Tusk sam wyborów nie wygra, nie wiem, co robić. I sytuację mamy taką. Opozycja zdobywa przedwczoraj po raz pierwszy przewagę nad Zjednoczoną Prawicą, koalicja, koalicja obywatelska, nie cała opozycja. Tak. To są 3 punkty procentowe, niewiele, aczkolwiek więcej niż błąd statystyczny. I następnego dnia ma okazję wywalić w kosmos, przepraszam za potoczność sformułowania, Lex Czarnek 2.0 i tego nie robi, ponieważ posłowie opozycji nie przychodzą na głosowanie. I teraz pytanie, jak ludzie mają opozycji zaufać? Jak chcieć na nią postawić, skoro zawodzi w tak podstawowych sprawach, tak? Nazwiska państwu obiecałam. Bardzo proszę. Pani Joanna Fabisiak i pan Maciej Lasek z Koalicji Obywatelskiej, pan Marcin Kulasek i pan Bogusław Wontor z Lewicy. Znaczy, mogą pozbyć się problemu Lex Czarnek i tego nie robią, bo nie przychodzą. No właśnie, ale to jest, czy to pierwszy raz jest, to nie jest pierwszy raz. Właśnie o tym mówię, oni się niczego nie uczą, bo ja jakby nie wiem, o co chodzi. Naprawdę, nie potrafię tego wytłumaczyć. Nie wiem oczywiście, jaki jest powód, no może coś było takiego. No pan Lasek mówi, że miał inną komisję, że są takie prace Sejmu tak zorganizowane, że on musiał być na innej komisji, no ale to jest sam pan Lasek, no gdyby ta trójka przyszła, a pani Fabisiak też jest chyba raczej na aucie, jeżeli chodzi o koalicję. No właśnie. I ma pretensje o aborcję i in vitro, zdaje się też tam. Ja rozumiem, co pani doktor mówi. I człowiek, który się nie interesuje polityką na co dzień, mówi, no właśnie, mieliście okazję i nie zrobiliście. No i teraz jest pytanie, jak będą wyglądały listy, kto będzie na tych listach, jak to będzie ułożone. No, pewnie, że Tusk sam wyborów nie wygra, jeżeli jego koledzy czy koleżanki tego nie rozumieją, ale też inni opozycjoniści, czyli Hołownia, nie wiem, Kosiniak-Kamysz czy Szasty, pan Włodzimierz, to znaczy, że niczego nie rozumieją. Bo to jest bój ostatni. Jeżeli by się tak zdarzyło, a może się tak zdarzyć, że PiS wygra te wybory, czy Zjednoczona Prawica, to następne pokolenie polityków, którzy coś zmienią, będzie za jakieś 12 do 15 lat. Ponieważ PiS utwardzi to, uzbroi, wyprowadzi nas może z Unii, bo to jest bliska sytuacja. No chyba, że Jarosław Kaczyński marzy o tym, żeby wyprowadzić ludzi na ulicę i żeby była konfrontacja uliczna, czyli odtworzenie PRL-u 1:1 i skończy się to stanem wojennym czy wyjątkowym, a później będzie okrągły stół. Nie wiem, być może takie marzenia są, no widać, że wesołe jest życie staruszka, bo się cieszy, jak jeździ, opowiada różne rzeczy mniej lub bardziej mądre. Natomiast my nie wiemy, co się dzieje pod spodem, bo było spotkanie z prezydentem i pojawił się pan Mariusz Kamiński, czyli służby, o tym rozmawialiśmy kiedyś, i tego nie wiemy, co tam się dzieje. To, co nie odpalało na PiS, też nie odpala na opozycję, bo pojawienie się tam tych reklamówek syna Tuska, nikogo już to nie obchodzi. No, tym bardziej, a właśnie, syn Tuska, bardzo proszę, tutaj wjeżdża nam na tapet pan Sebastian Kaleta, czyli wiceminister sprawiedliwości. A propos korupcji zarzucanej przez Zjednoczoną Prawicę i wobec Tuska, i wobec Michała Tuska, czyli Tuska juniora. Kaleta mówi tak, w tym momencie, skoro prokuratura nie postawiła zarzutów korupcyjnych, oznacza, że nie zgromadziła dowodów, które wskazywałyby na popełnienie tych czynów. Natomiast sprawa nie została jeszcze zakończona. On dość wprost przyznał, że to była, no nie wiem, czy prowokacja polityczna, czy zagranie polityczne, bardzo opublikowanie. Nie lubi swego kolegi ministra Wójcika, bo? Który na mównicy sejmowej przedstawiał to jako pewnik, że reklamówka Tuska to jest symbol Platformy Obywatelskiej i tak dalej. Tu przychodzi kolega z rządu i mówi, a przynajmniej z partii, i mówi, nie mieliśmy żadnych dowodów. No to jest kabaret. Natomiast my tu żyjemy. No dobrze, tylko wie pan, jak to jest, że jak się kogoś raz obrzuci błotem, to błoto bardzo ciężko później zmyć. Ja nie, nawet przypominam jeżeli nie, ma sobie, nie przypominam sobie polityka w Polsce po 1989 roku, który byłby obrzucony większym błotem niż Donald Tusk.
I myślę, że poziom błota się skończył. To znaczy, on nie ma na ciele miejsca, gdzie tym błotem można jeszcze przyłożyć, a błoto na błocie źle wygląda. Znaczy w ogóle nie wygląda. Jest to, błoto jest, to jest albo błoto. Pod ciężarem może spaść cały kawałek i się a jeszcze na kogoś może spaść. To się może zdarzyć. Ja myślę, że komisja śledcza nie powstanie, no bo to w niczym interesie nie jest. Natomiast zaczyna się partia rządząca wysypywać na drobnych rzeczach. Chociażby powrót pana Macierewicza. No i to starcie wczoraj na komisji, prawda? To dość imponujące. No właśnie. I pytanie jest teraz takie, bo jeżeli tak jest, że prezes Kaczyński jest przekonany, że był zamach, morderstwo i tak dalej, no to tak, ONZ nic o tym nie wie, NATO nic o tym nie wie, sojusznicy o tym nic nie wiedzą, no czy zabito nam elitę, no to co powinniśmy zrobić? Prawda? To znaczy, że traktują nas trochę jak niepełnosprawnych umysłowo, czyli można nam wcisnąć każdą ciemnotę. A z drugiej strony, no poza rzeczywiście Tuskiem, który coś tam jeździ, robi i tak dalej, to ja nie widzę takiej determinacji na przykład u Szymona Hołowni, który no nie wygląda na to, żeby zrozumiał jeszcze o co chodzi w tej polityce. Kosiniak-Kamysz, który coraz lepiej sobie z tym radzi, ale 2% czy 3% nie daje PSL-owi szansy, chyba że pójdzie w koalicji. No i Lewica, która się zastanawia, czy ma powyżej 10 czy poniżej 10. A kłopot z lewicą jest taki, że nie ma jednej lewicy, bo jest lewica Zandberga i lewica Czarzastego, bo zdaje się, że lewicy Biedronia też już nie ma, została zgnieciona. No to wyborca, który nie chce PiSu, nie chce Platformy, to tak się rozgląda, mówi, no to na kogo mam zagłosować? To zostanę w domu. I na to też gra Prawo i Sprawiedliwość, bo ich wyznawcy pójdą głosować. A pozostali powiedzą, no dobra, no to jest jeden wielki przekręt, zostaniemy w domu, niech się tam zagryzą. No tylko, że to są naprawdę najważniejsze wybory po 1989 roku. No dobrze, tylko wracając do ministra Kalety, który przyznał, że tych dowodów nie ma, wracając do ministra Ziobry, który opublikował tylko te stenogramy, które pasowały jakby do narracji. Nie będę pytać o tym, o czym to świadczy, no bo odpowie mi pan za chwilę, że ręcznym sterowaniem przez Zbigniewa Ziobrę i prokuraturą i wymiarem sprawiedliwości, tak, i wykorzystywaniem odpowiednich papierów w odpowiednim momencie przeciwko przeciwnikom politycznym. Tylko pytanie, do jakiego poziomu to może urosnąć w trakcie kampanii wyborczej? Do niewyobrażalnego. I czy opozycja będzie miała jakiekolwiek szanse, żeby się przed tym bronić? Czy na przykład nie będzie, to kiedyś któryś z moich gości powiedział, jakiejś serii zatrzymań tuż przed wyborami. Ja mówiłem o tym też. Ty pan, może pan o tym mówił. Czy nie będzie serii zatrzymań i na przykład wypuszczeń już po wyborach, bo nie ma dowodów, prawda? Absolutnie, to jest możliwe. To znaczy, patrząc na to, co robi ta władza i co robi Zbigniew Ziobro, który, no wiemy, jest nienormalna sytuacja, że jest i prokuratorem, i ministrem sprawiedliwości i tak dalej. Patrząc na to, jak bardzo się ta władza podoba, że ma władzę, jakie ma profity z tego, to można się spodziewać wszystkiego, łącznie z tym, że zostanie wprowadzony stan wyjątkowy, żeby te wybory przedłużyć. Znaczy, żeby ich nie było za rok w październiku, tylko na przykład jeszcze za rok w październiku, bo może sytuacja się ustabilizuje, a może nie. Prezes Kaczyński, mimo tego, że tutaj go trochę wyśmiewam, to przecież też widzi realne różne rzeczy pod tytułem, że jak zastąpi kimś innym Ziobrę, no to będzie mógł odblokować czwórkę sędziów na przykład. Viktor Orban jest takim przykładem dla nich, że no wydawało się, że Orban już bardziej nie może popłynąć w stronę Rosji. Elektrownia atomowa, Nowa Rura, tam przez... A tu nagle Orban mówi, jak komisja mi powie, co mam zrobić, to ja to zrobię. Czyli Viktor Orban, przy całym moim braku szacunku do jego postępowania jako polityka, od liberała do tego, co jest teraz, jest politykiem z krwi i kości. A u nas są ludzie, którzy są wyrobem politykopodobnym. Mało który polityk w Polsce naprawdę jest politykiem. Raczej uprawia zawód polityka. A uprawianie zawodu można robić go lepiej, gorzej. Natomiast polityków jest może 4, może 5, którzy no, są w różnych ugrupowaniach jakoś tam rozstrzeleni. Być może rozumieją, co się dzieje. A reszta zachowuje się jak naprawdę takie dzieci w piaskownicy, czy nie wiem... I to po obu stronach. Tak, ja mówię w ogóle o całości klasy politycznej, że tu coś napiszę na Twitterze, jestem zadowolony, że odpowiedziałem mocno na Twitterze. Pojawia się jakiś muzyk, czyli Kukiz, który opowiada jakieś niewyobrażalne, horrendalne bzdury pod tytułem, że on zagłosuje na PiS, bo jak
będzie ustawa betonująca, to wtedy PO nie sprzeda spółek Skarbu Państwa. No, Hołownia, który nie chce wskakiwać na kolana komuś, etc., etc. No, przepraszam najmocniej. No to albo jeszcze się tacy nie urodzili, albo na razie siedzą cicho, bo na razie nie widać kogoś, kto mógłby być rzeczywiście twardo wejść na boisko, nie odstawić nogi, na przykład nie włożyć głowę tam, gdzie inni mają się wkładać nogę, nie? Mm-hmm. No dobrze, to teraz jeszcze słów kilka o tej kontrowersyjnej ustawie proponowanej przez posłów, co ciekawe, bo to projektami poselskimi teraz najbardziej kontrowersyjne rzeczy się załatwia, czyli ta Rada do Spraw Bezpieczeństwa Strategicznego, tak. Za zgodą której tylko można by było odwoływać prezesów spółek strategicznych Skarbu Państwa, tam tak. Orlenu i tak dalej. Według wielu to ma po prostu sprawić, że ludzie Prawa i Sprawiedliwości, także w spółkach córkach, bo to przecież się rozlewa, pozostaną na swoich stanowiskach nawet w przypadku przegranych wyborów. Sądzi pan, że Prawo i Sprawiedliwość uważa, że ludzie tego nie zauważą, o co chodzi? To wracamy do początku. Czy ma ludzi za ciemny lud, cytując już wspominanego dzisiaj Jacka Kurskiego? Poza wyznawcami PiSu, PiSu nie obchodzą pozostali obywatele. Wbrew pozorom naprawdę nie obchodzą. Ma być tyle, żeby dało wynik pozytywny. Nie przypuszczam, żeby PiS, czyli twórcy ustawy, nie zrozumieli tego, że jak przyjdzie nowy rząd czy nowy Sejm, to może taką ustawę zmienić, bo to jest tylko ustawa. Ale to trochę przypomina opóźnianie, tak jak sięgnę do młodości wyborców Prawa i Sprawiedliwości i nie tylko. Cztery pancerni i pies był taki serial oglądany namiętnie. Jak Niemcy przyjechali po czołgi i tam składnik broni atomowej. No, nieważne. Był taki Tomuś Czereśniak, który z siekierą kładł drzewa, żeby te czołgi opóźniały swój marsz. Nie robił krzywdy tym czołgom, no bo nie było jak tego zrobić. Natomiast to jest dokładnie taka sama sytuacja. Po pierwsze, jest to coś, co opóźni ewentualne odwołanie Obajtka i pozostałych, nawet o kilka miesięcy. Po drugie, jest to kość medialna, bo my się na nią rzuciliśmy i omawiamy w każdą stronę. Po trzecie, jest to sygnał dla prezesów i wszystkich tych ludzi, którzy są w spółkach Skarbu Państwa, którzy są z PiSu, nie martwcie się, my o was myślimy. Zrobimy wszystko, żeby was uchronić jak najbardziej, żebyście wylądowali miękko, z jakimś opóźnieniem, bo nie wydaje się prawdopodobne myślenie ludzi PiSu, że to będzie na stałe, bo można wprowadzić wszystkie możliwe rzeczy. Nawet prezes Kaczyński się ostatnio oburzył, że ktoś chciałby skrócić kadencję prezesa NBP, no ale sam skrócił kadencję na przykład Krajowej Rady Telefonii i Telewizji, prawda? Czyli Prawo i Sprawiedliwość wyrzuciło wszystkie hamulce i jedzie maksymalnie ile tylko może, mówiąc kolokwialnie, żeby zagarnąć jak największą liczbę jeszcze stanowisk, władzy i czegoś tam jeszcze i koniecznie wesprzeć się pieniędzmi. Drenowana kasa jest tak mocno, że za chwilę przestanie cokolwiek tam być tej kasie. No tak, no ale na rok wyborczy jeszcze Prawu i Sprawiedliwości wystarczy i to podkreślają właśnie wszyscy. Pytanie, czy to zadziała? Czy nie będzie, no tak, czy będą fundusze z Unii, czy ich nie będzie? Ja gdzieś miałem taki sen, że w pewnym momencie jednak jakieś obejście będą chcieli zrobić na te pieniądze, bo to poza wszystkim, że... Pieniądze z Unii. Z Unii, tak. Poza wszystkim, że to jest no, szkoda dla nas wszystkich, to jest frajerstwo polityczne. Bo można było część wziąć, później ewentualnie coś zrobić. No cena czterech sędziów przywróconych do pracy plus kilka zapisów, które i tak Zbigniew Ziobro nie jest w stanie przeforsować, to jest żadna cena, żeby dostać jakiś zastrzyk finansowy. No chyba, że jest plan wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Tutaj wraca ten temat jak bumerang, tak naprawdę. To prawda, bo jeżeli nie jest to głupota, no to jednak jest to prowokacja, to znaczy elementy, które są, nawet o tym się też przebąkuje, że wystarczy zwykła ustawa, że można nas wyprowadzić z Unii. Natomiast też tolerancja ludzi na Zachodzie i nie mówię o politykach, tylko wyobraźcie sobie Państwo sytuację, kiedy ktoś pisze, że nie wiem, Francuzi codziennie nie lubią Polaków, bo coś tam. Francuzi nie chcą kupować polskich serów, nie chcą kupować polskich jogurtów. No to powiemy, no to co te żabojady? Jak nie chcą, to niech nie kupują. I skoro Polska nie chce być w Unii, a takie jest wrażenie na zewnątrz, no to naprawdę uwierzcie mi, że wizerunek buduje się latami.
wiem coś o tym. A stracić go można z poniedziałku na wtorek. Godzinę na godzinę go można. Chociażby. No i w końcu jak się wyczerpie tolerancja, no to Zachód ma już nowego idola. W kontekście może fatalnym, bo wojna, ale Zachód zakochał się w społeczeństwie ukraińskim. Że to są świetni ludzie, pracowici, mówiący po angielsku, broniący Europy. To myślę, że nikt nie będzie płakał po Polakach, a przynajmniej nie dużo ludzi, jeżeli nie potrafimy sobie ułożyć naszego życia we własnym kraju. I to jest kłopot. To jest kłopot, bo tu wszystkie demony polskie zostały odblokowane, a prezes Kaczyński siedzi i dolewa benzyny do ognia i się cieszy w tym przypadku. No bardzo smutna konstatacja. Zachód ma nowego idola, nikt po Polakach płakać nie będzie. Doktor Mirosław Oczkoś, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Choć gorzkie to słowa na koniec, właśnie. No ale cóż, rzeczywistości lukrować nie będziemy. Nie po to się tu spotkaliśmy. Tak jest. Bardzo Państwu dziękujemy także za liczną obecność. O, bardzo liczną z tego co widzę. Panie doktorze, to także bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia już niedługo, mam nadzieję.